Dobry wieczór, Magdalena Antoszak. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na reportaż w cyklu Ludzie, sprawy, historie. Poruszamy w nim ważne tematy. Opowiadamy niezwykłe historie, ale także przedstawiamy ludzi z pasją. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa reportaż o pasji związanej z lataniem. To pasja, która uskrzydla. Jerzy Koźlik to hodowca gołębi pocztowych z Opola, który w tym roku będzie obchodził 55-lecie członkostwa w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Za nim wylatane długie lata sukcesów i tysiące kilometrów spełnionych marzeń. Ale mimo to hodowca nie spoczywa na laurach i ciągle pracuje nad tym, aby spod jego skrzydeł wzbił się w niebiosa kolejny gołębi olimpijczyk. Zapraszam Państwa na reportaż Natalii Janus-Hempel. Jestem prezesem oddziału Opole 2 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, również wiceprezesem zarządu okręgu Opole, również członkiem władz naczelnych przy zarządzie głównym w Orzeszu. W tym roku obchodzę jubileusz 55-lecia przynależności do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i nieprzerwanie do dnia dzisiejszego jestem aktywnym członkiem, mimo że pochwalę się, w tym roku otrzymałem członkostwo honorowe, ale nie zwalnia mnie to od dalszej pracy. W moim rodzinnym domu były gołębie, nie były to gołębie pocztowe akurat. Były to gołębie różnych ras, które hodował mój ojciec. No to były gołębie, które mama przeznaczała na rosół dla małych dzieci, bo takie były tradycje na Śląsku. Dwa przyniosłem od swojego wujka, oczywiście była to para. Naniosły mi jajeczka. Wylęgły się młode, już miałem 4. Kolejne ptaszki otrzymałem od znajomych hodowców już. Stadko się zaczęło rozrastać, no i zaczęła się moja przygoda już lotowa. Gołąb musi być odpowiednio przygotowany do takiego przelotu, bo jest to jednak wysiłek, a jest to gołąb sportowy, który musi po prostu być odpowiednio odżywiany, odpowiednia suplementacja. Każdy gołąb, który urodził się w swoim miejscu, ma zakodowane swoje pole magnetyczne, że akurat w tym miejscu jest jego dom. Każdy gołąb ma swoje mieszkanko, swoją celę lęgową, w żargonie hodowców, do której jest przywiązany, ma w tej celi swoją partnerkę czy partnera, ma swoje gniazdo, w tym gnieździe ma jajka, w tym gnieździe może mieć młode i to jest jego po prostu M4, do którego tak bardzo chętnie wraca, a głównie partner do partnera wraca, bo miłość tych gołębi jest tak wielka, że wracają do siebie. My hodowcy to wzajemne przywiązanie tej pary gołębi wykorzystujemy do naturalnego dopingu celem szybkiego powrotu do domu. Separujemy samczyka od samiczki, że nie ma kontaktu fizycznego, nie ma kontaktu wzrokowego. Ta ich tęsknota powoduje to, że po wywiezieniu na ten lot szybko wracają do domu, bo mają tą wiedzę, że ten partner na swoją połówkę czeka w swoim tym mieszkanku. Dlatego one tak szybko, z taką wielką wolą powrotu wracają do domu. ...365 dni w roku. Nie ma zmiły się, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Rano się przychodzi do tego gołębnika. Trzeba posprzątać, trzeba umyć pojniki, trzeba dać świeżą wodę, trzeba dać karmę. Przychodzi sezon lotowy, trzeba te gołębie wypuszczać na treningi, na obloty.
To samo się dzieje w sezonie lotowym wieczorem, w godzinach popołudniowych. Też trzeba zrobić ten trening samczyków, samic osobno. Trzeba znowu posprzątać, trzeba znowu tą karmę podać, suplementy różne, witaminki. Cześć ojciec. No, witam. Jak przygotowania? No, przygotowania. Na razie jest to króciutki lot, bo 120 km. Gołębie były w naszym życiu zawsze, tak się śmialiśmy kiedyś tutaj z bratem i z mamą, że często jak ojciec wracał z trasy, powiedzmy tam, gdzie jeździł właśnie po produkty za granicę, to najpierw wchodził do swojej pierwszej rodziny czy do gołębnika, a później do nas. U mnie to bardziej się przyrodziło tutaj jakby fascynację żywieniem i suplementacją gołębi, tak jakby tutaj zapewnieniem optymalnego właśnie rozwoju gołębia przez cały sezon lotowy, jakże hodowlany, czyli powiedzmy od tego jajeczka do późnych lat starości. Moja współpraca polegała na tym, że z Wydziałem Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu w Opolu opracowywaliśmy nowe podejście, jeśli chodzi o składniki żywieniowe dla gołębi w oparciu o naturalne substancje. Na które najbardziej liczysz? Masz jakiś tutaj takich, myślisz, że będą właśnie w tym sezonie mocnymi zawodnikami? Ktoś tutaj dobrze rokuje? No tutaj jest taki, pokażę ci go. Bardzo, bardzo utytułowany gołąb, a w ogóle to widzę, jak on się zachowuje przy swojej samicy i przy gnieździe. Także na pewno będzie obstawiony w drużynie mistrzowskiej. Rodzina się interesuje tą pasją, ale wszystkie obowiązki fizyczne niestety spadają na mnie. Jeśli jestem nieobecny, no to małżonka tą karmę, tą wodę tym gołąbkom poda. Czy wieczorem zamknie okna, żeby jakiś tam drapieżnik nie wszedł. Natomiast ja nie mogę wymagać od osób moich bliskich, żeby przygotowywali gołębia do lotu, bo raz, że nie mają aż takiej wiedzy, a to ja jestem trenerem, ja odpowiadam za swój wynik, więc ja muszę się rozliczyć sam ze sobą, a nie zwalić później winę na kogoś. Także to, że pracują ze mną, wszystko się zgadza, ale gro robót wykonuję sam osobiście. Mam wiedzę, może nie mam takiej wiedzy jak mąż, wiadomo, ale mam jakąś tam wiedzę i jak jest nieobecny, to oczywiście, że się zajmuję, tam wypuszczam, karmię. Żadnego lotu nie opuszczam. Dostosowane jest życie pod tego gołębia, że coś tam robię, gotuję czy w domu, no to wszystko robi się pod kątem lotów gołębi. Ta pasja i ta wiedza ojca bardzo tutaj jakby ukierunkowała naszą całą rodzinę, no bo dzięki temu tutaj właśnie oparliśmy na tym swój właśnie interes, to jakby poniekąd swoje życie. Ojciec dzięki tej pasji i ciężkiej pracy utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie, na pierwszym miejscu. Także tutaj no duży szacunek, że faktycznie ta jego konsekwencja przez te wszystkie lata robi, że tak się wyrażę, tą robotę, tak? I no i są wyniki. Tu masz naprawdę środek, który twoje gołębie przyspieszy, będą leciały szybciej. No to można dodać do herbatki sobie w niedzielę, można. Nie? W polocie, nie? Trofea, które zdobyłem w mojej karierze na różnych szczeblach, jest tego multum. Marzeniem każdego hodowcy jest uczestnictwo w Olimpiadzie Światowej ze swoim gołębiem, ze swoimi gołębiami. Na olimpiadzie, która akurat była w naszym kraju, w Poznaniu, 2019 zdobyłem złoty medal. Młodą samiczką była wybrana najpiękniejszym gołębiem świata. Również na tej olimpiadzie uzyskałem brązowy medal gołębiem w kategorii B. Kategoria B jest to kategoria średniego dystansu. To są loty urządzane na dystansie od 100 do 500 km. I tam zdobyłem brązowy medal. Dwóch Czechów mnie wyprzedziło wtedy, ale na podium stałem. Mazurka Dąbrowskiego wysłuchałem. To były dwa największe sukcesy. To jest jego życie. Bardzo go podziwiam, że taką ma dyscyplinę też wobec tych gołębi, bo on potrafi, jak są te loty, to codziennie rano wcześnie wstaje, te gołębie gdzieś tam trenuje. No ja bym na pewno po jakimś czasie już sobie odpuściła, nie? A on walczy od początku do końca. Podziwiam go za to, że z taką pasją to robi.
Tragedia katowicka związana z zawaleniem się hali wystawowej, na której odbywała się ogólnopolska wystawa grań pocztowych, jest to wspomnienie niemiłe po dzień dzisiejszy. Byłem uczestnikiem tej tragedii, jak zresztą moja cała rodzina, również pracownicy mojej firmy, bo mieliśmy tam stoisko firmowe. Opatrzność Boska nas po prostu miała swoje opiece, że wszyscy wróciliśmy stamtąd cali i żywi. Jedna pracownica wprawdzie odniosła obrażenia, ale nie były to aż takie obrażenia, żeby rzutowały na jej losy życiowe w dalszej kolejności. Natomiast ogrom tej tragedii, po dzień dzisiejszy chodzą mi ciarki po plecach, bo widziałem wiele ludzi, którzy znałem, a znałem ich bardzo wielu, którzy po prostu tam zginęli. Katastrofa nastąpiła o godzinie 17. Ja z tych ruin wyszedłem o godzinie 20. Przy tym 20-stopniowym mrozie, samej koszuli, człowiek tego nie odczuwał, bo sceneria tego rumowiska, no to naprawdę była straszna. Wiele obiektów było pod prądem. Te zwały śniegu, zwały lodu, te skaczące iskry tego ognia prądowego. Tutaj ktoś nie żył, tam ktoś nie żył. No naprawdę, no to przeżycie było niesamowite. No traumatyczne i... Że ty coś dogoczysz? Nie. Mieliśmy szczęście, czego nie mieli inni. Wielu znajomych z Opola również, z różnych zakątków kraju, nie tylko, bo i Czesi, i Holendrzy, i Belgowie, różne nacje tam zginęły. A to jest akurat wolierka gołębik młodych gołębi. Młode tutaj, które mają miesiąc. No, są pełne ukształtowane ptaszki. Lubię bardzo hodować pod tym kątem, że odpowiednie parowanie, odpowiedni dobór par pod względem genetyki, żeby wyhodować jeszcze szybszego gołębia, jeszcze mądrzejszego, jeszcze ładniejszego. Cały czas to jest ta sztuka posuwania się do przodu, że łączymy te najlepsze z tymi najlepszymi, co nie zawsze daje akurat wymierne efekty, bo byłoby to za proste, kiedy byśmy sparowali dwóch zwycięzców, by wychodziły same zwycięzcy. Tak to nie działa, bo z gołębi, które osiągają średnie wyniki, poprzez dopasowanie ich genów wychodzi wspaniałe potomstwo, które wielokrotnie przewyższa swoich rodziców. I to jest ta magia, ta tajemnica tej hodowli, że nadzieje mamy wielkie. Zrobiliśmy wszystko, że powinny być jeszcze lepsze, a nie zawsze się to udaje. Natomiast cały czas próbuję wyhodować kolejnego gołębia, który prezentowałby i mnie, i nasz kraj, nasz okręg na tych olimpiadach czy wystawach światowych. Takie historie jak pana Jerzego uskrzydlają. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć naszemu bohaterowi zdrowia, wytrwałości i oczywiście dobrych, pomyślnych wiatrów w skrzydła. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie Ludzie, Sprawy, Historie. A ja gorąco Państwa zachęcam, proszę pisać do nas z własnymi propozycjami tematów i interwencji na adres redakcja.opolska@tvp.pl. I zapraszam do oglądania naszych reportaży. Dziękuję za wspólny wieczór. Do zobaczenia.